Dzisiaj odzyskania niepodległości przez Suwałki na zabytkową bramę wjazdową do dawnych koszar, w których stacjonował drugi pułk ułanów grochowskich, wróciły dwa wspaniałe orły. Najpierw zostały uszkodzone, a potem zniknęły stąd w nieznanych okolicznościach podczas II wojny światowej. To wielki sukces, że po tylu latach Suwałki wracają do tego, co na wieki miało zostać zapomniane. Jako prezes Stowarzyszenia Ułanów, ale nie tylko jako prezes, jako reprezentant rodzin pułkowych, dzieci, wnuków i prawnuków tych, którzy przeżyli wojnę, ale też pomordowanych i zabitych w trakcie wojny. Dziękuję Państwu. Kto o pamięć drugiego pułku Ułanów dba w ten czy inny sposób, to właśnie im jestem winien podziękowania. Dziękuję Państwu, bo to sukces przede wszystkim Suwalczan. Cieszę się bardzo, że w ramach budżetu obywatelskiego dwa lata temu i w tym roku udało się przywrócić historię temu miejscu i w ramach działalności budżetu obywatelskiego i tej inicjatywy nasi artyści tutaj zamieszkali, na Suwalszczyźnie, Rafał Strumiło i Ola Wielogórska pod mistrzowskim okiem obecnego tutaj pana profesora Andrzeja Strumiło, właśnie wyrzeźbili nam orły, które przyleciały tutaj i siadły na tych cokołach, na tych słupach tej bramy. Orły pojawiły się w Suwałkach w roku 1932, w czasie uroczystości 15-lecia drugiego pułku Ułanów Grochowskich, kiedy odsłonięto pomnik generała Józefa Dwernickiego, szefa honorowego pułku. Wtedy również wykonano tą piękną bramę, na której te cokoły flankujące bramę zdobiły te orły. Natomiast zniszczone zostały najprawdopodobniej razem z pomnikiem w 1939 roku, po 1939 roku, po wrześniu 1939 roku. We wspomnieniach żołnierzy drugiego pułku jest informacja, że wychodząc z Suwałk odsalutowano pomnik szefa pułku, generała Dwernickiego. Trębacze odegrali pułkowego marsza i pułk wyszedł na wojnę i już więcej nie wrócił. Natomiast nie wiemy dokładnie, kiedy zostały zniszczone i przez kogo, bo mogli to zrobić zarówno Sowieci w ciągu kilkutygodniowego pobytu w Suwałkach po 24 września. Być może to zrobili jednak już Niemcy po październiku 1939 roku, kiedy zajęli Suwałki. Tak naprawdę zachowane są fotografie pochodzące już z okresu okupacji, na których widać zniszczony cokół, pozbawiony już pomnika, natomiast na cokołach przy bramie orły jeszcze się znajdują, ale są już zeszpecone, otłuczone mają głowy, są zdeformowane. Jeżeli przyjrzymy się archiwalnym fotografiom, to naprawdę wierność odwzorowania jest bardzo duża. Naprawdę jest zaskakująco wiernie odtworzony ten wizerunek tych orłów. Dawny kompleks koszarowy, do którego wiodła piękna, właśnie odrestaurowana brama, powstał w 1898 roku. Najpierw stacjonował tu drugi pskowski pułk lejbdragonów, jeden ze słynniejszych pułków kawalerii rosyjskiej. A od 1921 roku stacjonował tu już nasz drugi pułk Ułanów Grochowskich imienia generała Dwernickiego. Także te tradycje sięgają początku okresu międzywojennego. Powrót orłów na cokoły zabytkowej bramy niezwykle cieszy dyrektora Suwalskiego Muzeum Okręgowego. Cieszy mnie każdy, nawet najdrobniejszy fakt, który pozwala przytaczać i pokazywać współczesnym tamtą historię. Tak naprawdę to od wielu lat z Krzysztofem Skłodowskim przyjeżdżaliśmy tu, czy przychodziliśmy tutaj i ze smętkiem patrzyliśmy na te trzy puste cokoły. Dodatkowo w większości były mocno zniszczone. Przypominam sobie, jak w 2012 roku wyjeżdżaliśmy rajdem konnym pod Kock. To ten słynny rajd konny szlakiem Suwalskiej Brygady Kawalerii Suwałki-Kock. I właśnie o świcie 1 września, jeszcze nie wzeszło słońce, przyjechaliśmy tutaj całą grupą w 8 koni ze sztandarem, z repliką sztandaru drugiego pułku. I stąd właśnie, z tego bardzo symbolicznego miejsca, przez
przy tej bramie, przez który na początku września 1939 roku pułk wymaszerował na wojnę i nigdy już tu nie wrócił. Tylko wtedy jeszcze były i orły, i pomnik generała Dwornickiego, natomiast myśmy wyjeżdżali z opustoszałych cokołów i od tamtego czasu niewiele się działo akurat tu, w tym miejscu. Natomiast w ostatnich latach to wszystko przyspieszyło i cały czas mamy nadzieję, że po odnowieniu cokołu, po odnowieniu bramy, po powrocie orłów, wróci też na cokół generał Dwornicki. To marzenie nie tylko Jerzego Brzozowskiego, ale także wielu mieszkańców, którym zależy na przywróceniu dawnej świetności tego miejsca. I ma ono szansę na ziszczenie. Podczas uroczystości prezydent Suwałk ujawnił, że samorząd suwalski nabył już stosowny kamienny blok, z którego wykuty zostanie pomnik generała Dwornickiego. Z koszar niewiele zostało. Nad czym też bardzo boleję, bo jest to jeden z największych, najciekawszych kompleksów koszarowych w tej części Polski. Został tak rozparcelowany częściowo i trochę po cichu, między innymi piękna ujeżdżalnia kryta, jedyna zachowana na ziemiach polskich. Ale niechże przynajmniej ten najbardziej symboliczny fragment, ten koszar, tych koszar funkcjonuje. Niech żyje. Obok mamy zachowany dobrze dom dowódcy pułku, co prawda teraz już w rękach prywatnych, ale z rozmów z prezesem stowarzyszenia, który ma dobre relacje z nowym właścicielem tego domu, wiem, że jest bardzo przychylny i że właśnie przy okazji kolejnych świąt drugiego pułku ułanów bardzo im pomaga. Od początku ideą tego pomysłu było, głównym przesłaniem było uratowanie tego miejsca, żeby zachować choć jeden punkt z historii międzywojennej, militarnej Suwałk. No a żeby to zrobić, to trzeba było odnowić bramę, odtworzyć te orły i etap kolejny to jest odtworzenie pomnika generała Józefa Dwornickiego z miejscem informacyjnym, pokazującym, wyjaśniającym, dlaczego to jest zachowane i co wojsko znaczyło w Suwałkach przed II wojną światową. No jeszcze tu kolejny element to jest zamknięcie tej uliczki i wyprowadzenie jej innym śladem, tak żeby to miejsce rzeczywiście było do oglądania, do spotkań, do uroczystości. W okresie międzywojennym garnizon suwalski był jednym z największych. Wiadomo, że jak jest wojsko, to jest wiele różnych sprężyn rozwojowych. Po pierwsze aprowizacja, po drugie kwatery. Po trzecie, żołnierze po służbie też muszą coś robić. Chodzi głównie o to, żeby wydawali pieniądze. A poza tym no, miasto żyje wtedy w duchu patriotycznym, narodowym, bo są uroczystości, które wojsko, że tak powiem brzydko, kolokwialnie obsługuje, ale wojsko to robi z przekonania, dlatego że no, jest spadkobiercą pewnych tradycji i czemuś służy, czyli służy obronie państwa. Więc generalnie wojsko ma zawsze ogromny wpływ. To jest też, chcę podkreślić, duża ilość inteligencji w mieście, a kto tworzy kulturę, kto ją konsumuje, no właśnie ludzie wykształceni, to jest istotne. Następny dzień świętowania suwalskiej niepodległości, ale i ostatecznego przywrócenia do Rzeczpospolitej upłynął na oficjalnych uroczystościach, które rozpoczęła msza święta w intencji mieszkańców naszego miasta. Podczas uroczystości dokonano także wręczenia sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej. W oficjalnych obchodach prócz mieszkańców uczestniczyli również prezydent Suwałk, przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawiciele rządu, minister edukacji Dariusz Piątkowski i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Był wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski, przedstawiciele licznych organizacji i stowarzyszeń. Uroczystości uświetniła również obecność wojska oraz wszystkich służb mundurowych. Podczas tej części obchodów padło wiele słów podkreślających bohaterstwo powstańców sejneńskich, dzięki którym czekające na wolność Suwałki otrzymały upragnioną niepodległość i usłyszały z ust marszałka Józefa Piłsudskiego wyczekane słowa: dzisiaj ziemia wasza,
i jest wolną. Te właśnie słowa znalazły również swoje miejsce na muralu, który powstał na ścianie budynku stojącego u zbiegu ulic Kościuszki i 24 sierpnia. Odsłonięcie okazałego malowidła zgromadziło liczną grupę mieszkańców miasta, którzy po uroczystości przeszli w pochodzie ulicą Kościuszki, niosąc do Parku Konstytucji 3 Maja 100-metrową biało-czerwoną flagę. Nieśli ją przedstawiciele wielu pokoleń, przedstawiciele różnych środowisk. Sobotni wieczór uświetnił również wyjątkowy koncert. W największej sali widowiskowej na deskach sceny imienia Andrzeja Wajdy wystąpił Centralny Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego. Salę wypełniła do ostatniego miejsca zachwycona publiczność, którą przez wieki polskich dziejów pieśnią i tańcem wiedli artyści. Po zmroku przed ratuszem grupa rekonstrukcyjno-historyczna Garnizon Suwałki przypomniała suwałczanom kartki z naszej historii, prezentując obszerną rekonstrukcję wydarzeń obejmujących wybuch i przebieg powstania sejneńskiego oraz pierwsze chwile wolności. Niedzielne popołudnie to festyn rodzinny nad zalewem Arkadia, a wieczór to druga już we współczesnej historii miasta plenerowa potańcówka, która cieszyła się ogromną popularnością. W stulecie niepodległości Suwałk jak na dłoni widać było, że stanowimy wielką wspólnotę mieszkańców, którzy naprawdę lubią siebie i swoje miasto. Piękną rzeczą są te tańce. To już druga edycja, rok temu w strugach deszczu, a teraz przy fantastycznej pogodzie i w dobrej scenerii, bo nadwodnej. Oczywiście, że taniec jest bardzo istotny, śpiew jest bardzo istotny, a najistotniejsze to, że suwalczanom się chyba to podoba. Zapytamy pewnie za dzień, za dwa, co o tym sądzę, ale na tą chwilę obecność, frekwencja świadczy, że jest to fajne przedsięwzięcie. Co najbardziej lubimy w naszym mieście? Zmiany, które powodują, że miasto ożywa się. Mieszkańcy dyskutują na ten temat. Chcę powiedzieć, że wczoraj odsłanialiśmy mural. Jedno z wielu wydarzeń. Mural, który na samym początku, kiedy była konsultacja i dyskusja co do jego wizerunku, czy będzie podobał się, czy nie, który z nich, bo 5 było poddanych dyskusji, wywołał raczej emocje niekoniecznie pozytywne. Była krytyka, były różne uwagi, coś zostało skorygowane, poprawione i pojawiły się bardzo pozytywne opinie. Oczywiście wszyscy są ważni, którzy swój pogląd wygłaszali w tym zakresie, ale mam na myśli taką sytuację, w której budowa ścieżek, pieszo-rowerowych, dróg, chodników, przebudowa poszczególnych części miasta, budowa instytucji, obiektów powoduje, że mieszkańcy pytają jak, po co, kiedy, w jakim czasie, ale przede wszystkim przychodzą i czasami proponują, może nie przy tej inwestycji, ale przy następnej, żeby budować to inaczej, żeby uważać na rozwiązania jakieś komunikacyjne, drogowe, na dostępność do instytucji, w obszarze której coś się dzieje. Lubię zmiany, dlatego że one przynoszą korzyść. Myślę, że na tym trzeba pracować, żeby też uświadamiać mieszkańcom. Mówiąc uświadamiać, mam na myśli informować, to tylko, a nie broń Boże mędrkować czy pouczać, że będą z tego korzyści. Ta niewygoda, bo ona często jest nam dokuczliwa i przy okazji
korzystam ze sposobności, żeby przeprosić wszystkich tych, którzy na ulicy Utrata, która jest przebudowywana, mają kłopoty z dojazdem, czy w obszarze mojego osiedla na Kameni jest zupełnie podobna sytuacja. Te zmiany są potrzebne, one będą realizowały i mieszkańcy na nie czekają. I oczywiście bardzo prosimy, by podczas spotkań, tak jak dzisiaj już udało się kilka rozmów przeprowadzić z mieszkańcami na różne tematy, by zwracali nam uwagę. Czasami mieszkańcy mają fantastyczne pomysły. Naprawdę, nie zawsze one są możliwe do zrealizowania, ale zawsze bierzemy je pod uwagę. Panie prezydencie, lubi pan Suwałki? No oczywiście takie pogodne Suwałki, tak jak dzisiaj, roztańczone, rozbawione, radosne. To jest wielka radość i przyjemność, kiedy widzimy zadowolonych ludzi. Chyba o to chodzi. Cenię mieszkańców, cenię instytucje, firmy, że jeżeli jest dobre tempo, to inni też próbują z nami, razem, wspólnie rozwijać to miasto, pracować na rzecz tego miasta i to miasto zmienia się bardzo pozytywnie. Ludzie są chyba coraz bardziej usatysfakcjonowani z własnych osiągnięć, ale również z warunków życia, które zapewniamy mieszkańcom. No i to jest właśnie chyba największy nasz atut dzisiaj i największy postęp ostatnich 10-20 lat, bo dynamicznie miasto się zmieniło i chcemy jeszcze te tempo forsować. Nie wiem, jak długo nam starczy sił, ale no w takim tempie, jak popracujemy, to za 10 lat Suwałki będą jeszcze daleko do przodu, a warunki właśnie dla mieszkańców będą, mam nadzieję, do życia komfortowe. Lubię Suwałki, ale długo nie lubiłam. Naprawdę, muszę się do tego przyznać. Polubiłam je dopiero jakiś czas temu. Polubiłam je przede wszystkim dla historii, dla ludzi, których tu spotkałam. No i dla atmosfery tego miasta. To jest idealne miejsce do mieszkania, do życia, bo posiada wszelką infrastrukturę, jest nie za duże, nie trzeba czekać w kolejkach, w korkach, w kolejkach, także to i dlatego lubię Suwałki. Lubi pan Suwałki? No bardzo. A za co? No za to, że tu mieszkam, że tak fajnie się rozwijają i dlatego lubię, no. Ludzie są przyjemni tutaj, prawda, mam dużo kolegów, koleżanek, prawda, dlatego lubię, no bo z ludźmi jest najfajniej. To miasto pełne życia. 10 lat tu mieszkam, każdego dnia mnie zaskakuje, ludzie są otwarci, mili, sympatyczni, tylko tak żyć. Przez całe swoje życie wychować dziecko i dożyć do starości, aż się chce. Lubimy, tak. A za co? Za klimat. Za klimat ludzi. Lubimy, za ludzi, dokładnie, za krajobrazy, bo są przepiękne. Za co jeszcze? Za piękną pogodę. Tak. No i chyba to tyle. Za całokształt.